Witam w nowym 2022 roku. Przed nami trzecia kolejka halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie, awizowana na dzień 8 stycznia. Czy drużyny poprawią swe zdobycze punktowe? Okaże się niebawem. Zapraszam. Spotkanie Grunwaldu Poznań, którego motto w jedności siła przynosi efekty. Grunwald ma na swym koncie 6 punktów. Spotyka się ze Stelą Gniezno, drużyną, która swym kibicom sprawia wiele radości. Stela również jak na razie jest niepokonana i liczy na zdobycie kolejnych punktów. Czy Grunwald na to pozwoli? Zobaczymy. Mecz Pomorzanina Toruń drużyny bez oszałamiających zdobyczy bramkowych, za to z 6 punktami na koncie Pomorek podejmuje AZS AWF Poznań, drużynę, która zaliczyła wielki falstart i nie może sobie pozwolić na przegranie kolejnego, trzeciego już spotkania. Przypomnę, akademicy bronią tytułu mistrzowskiego. To szekspirowskie być albo nie być dla mistrza Polski. Lider tabeli Start 1954 Gniezno, drużyna, która swym przeciwnikom aplikuje grad bramek, mecze kończą się dwucyfrowymi wynikami, podejmuje LKS Rogowo, drużynę z zerowym dorobkiem punktowym, za to z apetytem na pierwsze punkty meczowe. Mecz drużyn walczących o swe pierwsze punkty, 6 drużyna ligi Warta Poznań podejmuje ostatnią, 8 drużynę tabeli ligowej LKS Gąsawa. To będzie mecz walki o wszystko zarówno dla warciarzy, jak i dla zawodników LKS-u. Zapowiadają się ciekawe spotkania ligowe, życzę Państwu wielu sportowych emocji. Jak zawsze namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.